36 lat oczekiwania na ten dzień i oto jest mecz 1/8 finału Francja kontra Polska. Dziś Polacy nic nie muszą. To jest wielki sukces po tak wielu latach. Natomiast Francuzi, gdyby odpadli, to będzie gorąca, ostra krytyka ich reprezentacji. To są w końcu aktualni mistrzowie świata, dla których cel jest tylko jeden. Zdobyć po raz drugi z rzędu Puchar Świata. Kylian Mbappé biega w pole karne. Mija obrońców. Griezmann teraz broni. Dobre wyjście Wojciecha Szczęsnego. Przejęcie przez trójkolorowych. Antoine Griezmann próbuje swoich sił z dystansu, ale nie. Takimi strzałami Wojtka Szczęsnego nie pokona. Jest zaśrodkowanie w pole karne. Żurkowski, ale strzał zablokowany. Szymański. Lewandowski strzał, ale obronił Ugo Joris. Krótkie dogranie do Żurkowskiego. Żurkowski biega w pole karne, ale tam jest aż 6 obrońców i pomocników łącznie. Karim Benzema. Broni Wojciech Szczęsny. Mbappé nic sobie nie robi z polskich zawodników. Ponad bramką. Hernandez nie zdążą wrócić Polacy i to jest strzał, ale w boczną siatkę. Że na trybunach ten głośny doping na pewno będzie ich zagrzewał, na pewno będzie im pomagał Karim Benzema, ale no widzimy, jest wściekły, ale wściekły może być tylko na siebie. 4 strzały, Francja 0 strzałów, Polska. Karim Benzema znowu po ziemi do Mbappé. Czy spróbuje oddać strzał? Wycofał Griezmann. Niestety to jest 1-0 dla Francji. W 30 minucie Antoine Griezmann pokonuje polskiego bramkarza. Glik przegrał pojedynek z Mbappé. Kylian Mbappé już ucieka. Ostatnim z obrońców jest Kiwior. Mbappé, ale fatalne uderzenie z dystansu. Aś przyspieszył tutaj Świderski. Lewandowski, ale tuż obok Jorisa. Dobra akcja biało-czerwonych, to pachnie bramką. Świderski, nic z tego. Zieliński, Żurkowski, dobry strzał. Zieliński ponownie. Świderski, zablokowany ten strzał, próbował jeszcze dobitki. Griezmann teraz po ziemi do Kyliana Mbappé, ale broni Wojciech Szczęsny, a więc udało mu się powstrzymać tego francuskiego snajpera. Jest Kylian, jest on w polu karnym, blisko tutaj, niestety pokonał Wojciecha Szczęsnego Mbappé takim kąśliwym strzałem. 2-0. 62 minuta spotkania. Coman, to granie do Griezmana. Tak się to musiało skończyć. Antoine Griezmann po raz drugi dzisiaj pokonał polskiego bramkarza. Francja 3, Polska 0. Tak jest niewątpliwie. Benzema po ziemi do Kyliana Mbappé. Ten nie przyjął dobrze piłki. Griezmann, była szansa na hat-tricka dla niego. Frankowski dobrze. Lewandowski, Kamiński. Jest jeden gol dla Polski. Jest 3-1, a więc zmniejszone to prowadzenie. Kamiński bohaterem. No, słyszymy te wrzaski polskich kibiców i polskich piłkarzy. Teraz nam się pokazali także i kibice. No, jest 3-1, jest bramka honorowa, a więc nie tak źle. Do ataku pomaga kolegom Benzema. Wraca Grzegorz. Benzema, nie ma bramki. Wejdzie także Kasz zamiast Zalewskiego. No, dość dziwna decyzja Michniewicza. Lewandowski próbował teraz uderzyć, aby te 5 minut, może 10 jeszcze byli w stanie przetrzymać tego polskiego natarcia. Tutaj mamy bramkę. Jest 3-2, ależ niesamowite. Kamil Glik. Zaraz obejrzymy to jeszcze raz w powtórce. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Kamil Glik sytuuje piłkę w siatce Ugo Jorisa. Może jeszcze jest szansa. Jest jeszcze nadzieja, gdzieś tam się tli w głębi naszych serc. Teraz już coraz śmielej można powiedzieć, że powoli wracamy do gry i przejęcie piłki przez Zielińskiego. Zieliński niepowstrzymany przez Kimpembe. Jeszcze będzie szansa na wyrównanie. Czy się uda? Ostatnie minuty tego spotkania wybijają jednak Francuzi. 3 minuty doliczył arbiter. Biegnie Wojciech Szczęsny, aby pomóc swoim kolegom przy tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Po raz kolejny, no... Tutaj się naprawdę wiele dzieje. 2 bramkarzy w polu karnym Francji. 2,5 minuty, nieco ponad. Dośrodkowanie będzie wykonywane przez Wojciecha, przez Zielińskiego oczywiście. I czy to przyniesie efekt? Tak jest, 3-3, niewiarygodne. Robert Lewandowski ze stanu 3-0 na stan 3-3. Polacy byli w stanie wrócić do gry i teraz tylko trzeba będzie albo bronić tego wyniku 3-3 i odpocząć nieco, a później w dogrywce, albo zaatakować jeszcze raz Francuzów. Kylian Mbappé, dlaczego tutaj obrońcy nie ruszają? Mbappé, Mbappé tutaj pokona, niestety tak się dzieje, 4-3, ostatnie sekundy meczu i Francja zdobywa bramkę. Potworny koniec, dlaczego obrońcy nie wrócili? Dlaczego zaspali w kluczowym momencie tego meczu?